pan profesor Jacek Filek z Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie. Pan profesor już zajął miejsce i referat będzie miał tytuł Wprowadzenie do nowej filozofii nadziei. Jeszcze nigdy nie miałem wykładu na tak wysokim poziomie. Zatem bójcie się. 1260 metrów. Na takim poziomie jeszcze nie wykładałem nic. Prostszy, mniej pompatyczny tytuł mojego wykładu mógłby brzmieć nadziejność. Proszę Państwa, fenomen nadziei stanowi dla filozofii szczególne wyzwanie. I w moim przekonaniu jest jednym z podstawowych problemów filozoficznych. Oczywiście nadzieja jest wtedy pojęta jako charakter ludzkiej egzystencji, nie jako afekt, prawda? I tak pojęta nadzieja ciągle nie pozostaje właściwie rozpoznana. Dzieje się tak między innymi dlatego, że problem nadziei został niejako zaanektowany przez myślenie religijne i w samej filozofii nie jest zbyt popularny. Nadzieja pojęta jako cnota teologiczna to nie temat dla filozofii. Nieliczni dwudziestowieczni filozofowie nadziei nie sproblematyzowali jej radykalnie. Gabriel Marcel czy Józef Piper, analizując nadzieję, nie zdołali wyjść poza dogmaty swej wiary. Również Ernst Bloch, który tego rodzaju ograniczeń nie miał, a który uczynił nadzieję wszechzasadą swojej filozofii, nie sproblematyzował jej radykalnie. To też pozostawała ona dlań ciągle jedynie afektem, choć zdawał on sobie sprawę z jej kardynalnej funkcji egzystencjalnej. Mówimy, że żywimy nadzieję. Czy jednak nie jest odwrotnie? Może to nadzieja żywi nas. Mówimy, że mamy nadzieję. A może raczej to nadzieja ma nas. Mówimy, moja nadzieja. Ale czy oznacza to, że jesteśmy podmiotem tej swojej nadziei? Czy może raczej jej depozytariuszem? Samuel Taylor Coleridge, angielski poeta jezior, pisał, iż, cytuję, bez przedmiotu nie ma nadziei. Czy miał rację? Jest zatem moim zadaniem podjąć na nowo problem nadziei i dojść do kluczowych rozróżnień pozwalających odkryć jej rzeczywisty, egzystencjalno-ontologiczny charakter. Fenomen nadziei ufundowany jest na pierwotniejszym fenomenie spodziewania się. Spodziewanie się jako charakterystyczne dla człowieka wychylanie się w przyszłość specyfikuje się w zależności od waloryzowania przedmiotu spodziewania się. Jakoś zdanie za mądre. Spodziewanie się jest różnym, czymś różnym zacznie od tego, czego się spodziewamy. Spodziewać możemy się zarówno najgorszego, jak i czegoś jak najlepszego. Jeżeli przedmiot spodziewania odczuwany jest jako coś złego, spodziewanie przybiera wtedy postać obawiania się, bania się, strachu, czy wręcz przerażenia, w zależności od oceny stopnia tego spodziewanego zła. Kiedy zaś przedmiot spodziewania oceniany jest pozytywnie, jako coś dobrego, spodziewanie to przybiera postać nadziei. Nasze rzutowanie się w przyszłość pełne jest przeto obawy i pełne nadziei. Kto nie obawia się niczego, nie żyje w rzeczywistości. Kto nie żywi już żadnej nadziei, nie żyje. Owo pokrewieństwo strachu i nadziei postrzegane było już w myśleniu mitologicznym, a nade wszystko już przez filozofów greckich, między innymi przez Arystotelesa. Znajdujemy je też na przykład w Faustie Goethego. Będzie to pokrewieństwo strachu i nadziei będzie dla nas ważnym tropem w pewnym momencie. Ambiwalencję przedmiotu spodziewania się, dobrego bądź złego, należy jednak odróżniać od ambiwalencji samej nadziei, która, jak wiadomo, oceniana bywała nader rozmaicie. Z jednej strony piętnowano ją jako uwodzicielkę, oszustkę, matkę głupich i tym podobne, z drugiej zaś wynoszono jako nie tylko pocieszycielkę w strapieniu, ale i jako uskrzydlającą moc człowieka.
Nadzieja jako akt czy stan intencjonalny nakierowany na subiektywne dobro różnicuje się ze względu na charakter tego dobra oraz ze względu na możliwość i sposób jego zaistnienia. Mogę mieć nadzieję, iż wydarzy się coś dobrego, ale mogę też mieć nadzieję, iż nie wydarzy się coś złego. Mogę mieć nadzieję na dalsze trwanie czegoś dobrego, co już istnieje, na przykład miłości. Ale mogę też mieć nadzieję, iż ustanie coś złego, co już jest, na przykład choroba. Możemy więc wstępnie wyróżnić nadzieję pozytywną i nadzieję negatywną, gdzie pozytywną będzie nadzieja na wydarzenie się czegoś dobrego, na osiągnięcie czegoś upragnionego, a negatywną nadzieja na niewydarzenie się czegoś złego, na uniknięcie zagrażającego zła. W tym przypadku oczywiście owe pozytywność i negatywność nie mają charakteru ocennego. Możemy też wyróżnić nadzieję kontynuującą, nadzieję na kontynuowanie oraz nadzieję wybawiającą, nadzieję na wybawienie, gdzie ta pierwsza, kontynuująca, będzie nadzieją na dalsze trwanie istniejącego już dobra, a ta druga nadzieją na ustanie cierpianego już zła, na wyjście z opresji. Ta druga jest wariantem nadziei negatywnej. Wydarzenie się dobra, którego pragniemy i którego się spodziewamy, może być bardziej bądź mniej prawdopodobne. W skrajnym przypadku jego wydarzenie się jest wręcz niemożliwe. Możemy przez to wyróżnić postaci nadziei realistycznej, więc racjonalnej, i nadziei nierealnej, czyli tak zwanej nadziei płonnej. Ta ostatnia właściwie przestaje być nadzieją, stając się niczym nieuzasadnionym, pobożnym życzeniem. Następnym proponowanym rozróżnieniem jest podział na nadzieję pasywną i nadzieję aktywną. Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na to rozróżnienie. Ono ma charakter dość podstawowy. Człowiek może mieć nadzieję, że w dzień jego święta, albo inaczej, my możemy mieć nadzieję, że jutro będzie pogoda. Nie mamy tu nic do zrobienia. Możemy jedynie czekać. Możemy wprawdzie zbadać prognozy meteorologiczne i ocenić prawdopodobieństwo wydarzenia się tego, czego sobie życzymy. Ale człowiek może też jednak mieć nadzieję, że uda mu się osiągnąć to, co przedsięwziął. Jednakże spełnienie tej nadziei jest w dużym stopniu zależne od jego własnego wysiłku, na który winien się zdobyć. Nadzieja, która nie wymaga naszej aktywności, jest nadzieją pasywną. Natomiast nadzieja, której spełnienie zależne jest od aktywności żywiącego nadzieję, jest nadzieją aktywną. Oczywiście współpracowanie z tą nadzieją, nasz stopień determinacji w tej współpracy jest naszym wyborem. Zdarza się więc, że ktoś, kto żywi nadzieję o charakterze czynnym, nie potrafi sprostać wymogowi współpracowania z tą nadzieją i pozostaje nazbyt bierny w wysiłkach, by dopomóc swemu własnemu spodziewaniu się. Taka bierność w przypadku nadziei aktywnej, wymagającej naszej współpracy, czyni z niej nadzieję płonną. Ów szczególny rodzaj różnicy pomiędzy nadzieją pasywną a nadzieją aktywną ukazać można na prostym przykładzie, ilustrującym etapy nadziei. Student przygotowujący się do egzaminu podtrzymywany jest nadzieją na jego zdanie. Nie pozostaje jednak bierny, współpracuje z tą nadzieją i to współpracowanie stanowi istotną komponentem jego motywacji do pracy. Student jest na etapie nadziei aktywnej. Natomiast kiedy już jest po egzaminie, kiedy już napisał i czeka jedynie na ogłoszenie wyników, ma nadzieję, że zdał. Ta nadzieja jest jednak już tylko nadzieją pasywną. Nie ma tu już nic do zrobienia. Mam nadzieję, że udało mi się pokazać Wam tą różnicę między nadzieją aktywną a nadzieją pasywną. Symptomatyczne jest, Urszulo, iż interpretujący fenomen nadziei w duchu chrześcijańskim pomniejszają ów udział człowieka we współpracowaniu z nadzieją. To tak, jakby żywiący nadzieję na sukces sportowiec zrezygnować miał z intensywnych treningów i czekać jedynie na cud zwycięstwa, łaskę zwycięstwa. Józef Piper
W swych salzburskich wykładach zatytułowanych Hoffnung und Geschichte ujmuje to następująco. Cytuję. To, na co się ma nadzieję, zawsze jest tego rodzaju, że żywiący nadzieję nie posiada nad tym żadnej władzy. Być może mógłby on co nieco ku temu uczynić, ale zasadniczo jest bezsilny. Koniec cytatu. Jeszcze prościej, dobitniej ujmuje to Gabriel Marcel. Cytuję. Metafizycznie biorąc, jedyną prawdziwą nadzieją jest ta, która kieruje się ku temu, co nie zależy od nas. Koniec cytatu. Wedle tej interpretacji prawdziwą nadzieją jest jedynie nadzieja pasywna. Arcyprzedmiotem nadziei pozytywnej, zarówno tej pasywnej, jak i też po części aktywnej, jest nieostateczność śmierci. Dla tak ukierunkowanej nadziei śmierć człowieka nie jest, nie musi być czymś ostatecznym. Nadzieja ta czyni z niej jedynie pewien rodzaj przemiany, jak to kiedyś Kant określił. Nadzieja na wybawienie od śmierci, spodziewanie się jakiegoś tamtego życia, jakiegoś tamtego świata, stanowi pewnego rodzaju pendant wobec spodziewania się najgorszego, czyli obawiania się, czy więc przerażenia śmiercią, jako ostatecznym końcem swego istnienia. Nadzieję tę znaną nam najlepiej pod postacią nadziei chrześcijańskiej wyróżnia nie tylko jej przedmiot, ale również jej zdeponowanie. Dla nadziei chrześcijańskiej jej depozytariuszem jest Bóg. Człowiek pokłada nadzieję w Bogu, iż nie stworzył go dla chwilowej igraszki, by potem pogrążyć go w nicości. Wedle jednych nadzieja ta pozwala żyć, stanowiąc życiowy drogowskaz. Wedle innych zaś jest ona w obszarze życia, będącym jak wzburzone morze, nader kiepskim kompasem. To tyle ciekawe, że jest to uwaga Selena Kierkegaarda, filozofa chrześcijańskiego. Wielu też uważa, iż nadzieja taka prowadzić może do postponowania tego życia, do postponowania tego świata. Cytuję Artura Schopenhauera. Z nadzieją na nieśmiertelność duszy wiąże się również nadzieja lepszego świata. Znak dowodny, że obecny niewiele jest wart. Przedmiot nadziei chrześcijańskiej przekracza naturalną przedmiotowość naszych codziennych nadziei do tego stopnia, iż czyni z niej fenomen zasadniczo innego autoramentu. Oprócz więc nadziei naturalnej, charakteryzującej się wewnątrzświatową przedmiotowością, wyróżnić trzeba nadzieję ponadnaturalną, nadzieję absolutną, która stanowić może dopiero podstawę dla nadziei z tego świata. Rozróżnienie to, filozoficznie biorąc, wymaga ogromnej pieczołowitości, albowiem jest ono śladem rozróżnienia bardziej uniwersalnego, zachowującego ważność niezależnie od czyjejś wiary w dogmaty wiary chrześcijańskiej. I tak zbliżyliśmy się do rozróżnienia bodaj najistotniejszego. Na jego ślad naprowadzają nas, po pierwsze, dokonanie Selena Kierkegaarda, który odróżnił strach od lęku, za chwilę to wytłumaczę. Potem specyfika języka francuskiego, wytłumaczę. I po trzecie, specyficzne doświadczenie z ludźmi terminalnie chorymi. Kierkegaard odróżnił strach od lęku albo trwogi. To odróżnienie potem pojawia się u Heideggera w polskich tłumaczeniach, zamiast lęk jest tam trwoga. Odróżnił strach od lęku, zakładając, i strach ma zawsze swój przedmiot. Boimy się zawsze czegoś. Nawet wówczas, kiedy to coś nie do końca jest rozpoznane, jawi się jako nieokreślone. Choć nie wiemy, czego się boimy, to jednak boimy się jakiegoś nieokreślonego czegoś. Natomiast lęk, czy trwoga w języku polskiego Heideggera, pozostaje całkowicie bezprzedmiotowy. I związany jest z samym faktem istnienia, z samym faktem egzystowania. Tak zinterpretowany lęk jest oczywiście daleko czymś więcej niż afektem. Przenika i charakteryzuje całość egzystencji. Rozróżnienie to powtórzył, jak już powiedziałem, Heidegger. I dla niego również lęk, a właściwie trwoga w tym przypadku, był czymś pierwotniejszym, umożliwiającym dopiero strach przed czymś wewnątrzświatowym.
jego tworzenie się jest podstawowym charakterem owego znajdowania się w świecie, owego jak mi jest. Zawsze jest nam jakoś. Jeśli teraz przypomnimy sobie, więc według Heideggera zawsze jesteśmy egzystencjalnie zalęknieni, stworzeni. Nie stworzeni, tylko strwożeni. I teraz przypomnimy sobie, że nadzieja od zawsze występowała w parze ze strachem, to powstaje kwestia, czy aby nie należałoby dokonać analogicznego rozróżnienia w obrębie samej nadziei. To znaczy, czy nadzieja nie domaga się interpretacji egzystencjalno-ontologicznej i ukazania jej jako czegoś dalece istotniejszego niż jako jedynie jednego z afektów. Filozofowie poszli tym śladem. Gabriel Marcel odróżniał, w języku polskim tak to można oddać, odróżniał mam nadzieję, że X, od mam nadzieję. Ta pierwsza nadzieja ma mnogie postacie, które mienią się rozmaitymi barwami, zależnie od tego, co wstawimy pod po owym że. Mam nadzieję, że jutro będzie pogoda. Mam nadzieję, że mnie nie opuścisz. Mam nadzieję, że ja wiem, wygram zawody. Mam nadzieję, że się nie zdradzę, że siebie samego nie porzucę i tak dalej. W naszej codzienności nadzieje te spełniają się bądź nie. Stają się źródłem satysfakcji bądź rozczarowania. Natomiast owa nadzieja bez że, jest cały czas Marcel, nadzieja nieposiadająca swego wewnątrzświatowego przedmiotu nie jest i nie może być doświadczania przez tego rodzaju spełnienia bądź rozczarowania. I to dopiero na jej gruncie możliwe są owe mnogie nadzieje codziennego życia. Mam nadzieję, że. I tu jesteśmy na tropie tego rozróżnienia, które trochę naśladuje rozróżnienie na bezprzedmiotowy lęk i przedmiotowy strach. Język francuski ma zasadniczo dwa słowa nazywające nadzieję. Espoir oraz espérance. Pierwsze z nich, espoir, w sposób naturalny, jak określił to niemiecki filozof Józef Piper, cytuję, tenduje do mnogości, do tysięcy rzeczy, na które można mieć nadzieję. Podczas gdy espérance zdaje się liczbę mnogą w ogóle wykluczać. Koniec cytatu. Na różne sposoby natrafiamy na ową różnicę między rozmaitymi mnogimi nadziejami z ich rozlicznymi, rozmaitymi przedmiotami, a tę jedną nadzieją, która nie posiada swego wewnątrzświatowego przedmiotu i która wydaje się być zasadniczo fundamentalna. Nadzieja na zbawienie jest nadzieją typu mam nadzieję, że. Innego typu świadectwo przedłożył dr Herbert Plige, mający ogromne doświadczenie z ludźmi termalnie chorymi. Terminalnie, przepraszam. Tu jest napisane termalnie. Muszę poprawić, nim ci wyślę, Ula. W swym eseju, raporcie na temat nadziei, to jest bardzo ciekawe, spostrzega, że ludzie beznadziejnie chorzy stopniowo zmuszeni są wyzbywać się wszystkich światowych nadziei, tych nadziei przedmiotowych, by na końcu doświadczyć przełomu i odnaleźć oparcie w nadziei bardziej podstawowej, nadziei bezprzedmiotowej. Cytuję, daje się łatwo wykazać, twierdzi Plige, że ta nadzieja powstaje u nieuleczalnie chorego właśnie wtedy, kiedy ostatecznie upadają nadzieje życia codziennego. Z utraty nadziei powszedniego życia rodzi się nadzieja właściwa, die echte Hoffnung. Koniec cytatu. Przy czym nie oznacza to, że nadzieja ta powstaje jedynie poprzez negację nadziei powszedniej. Nie jest ona, jak u Marcela, walką przeciw rozpaczy. Nadzieja ta, pisze dalej Plige, cytuję, nadzieja ta posiada swe budujące oddziaływanie. Umożliwia ona wystąpienie z dotychczasowej postawy zorientowanej na ja
i funduje nowe odniesienia i nowe zobowiązania. Koniec cytatu. Jest ona integrującą częścią osoby, tak to nazywa Fichte. Jest, podobnie jak u Marcela, materiałem, z którego utkane jest nasze wnętrze. Jednakże skupienie na naszych poprzednich nadziejach zapoznajemy umożliwiający je fundament, to jest ową nadzieją właściwą. To ona stanowi, są sformułowania Fichte'ego, podstawowe określenie osoby w odniesieniu do bycia. I każdy, jak długo żyje, żyje mocą tej nadziei właściwej. Widać już teraz wyraźnie, żeby dalej drążyć rozróżnienie na nadzieję, liczba mnoga, i nadzieję, na nadzieję powszednie i tą jedyną nadzieję właściwą, nazywaną też fundamentalną, musimy przekroczyć poziom jej rozumienia jako afektu, jako uczucia. Tymczasem pogląd Arystotelesa, iż nadzieja, jak i skorelowany z nią strach, przynależą do sfery afektów, mimo rozmaitych dookreśleń, a i nawet prób przekroczenia, przetrwał do czasów współczesnych. Trzeba wyraźnie stwierdzić, nadziei nie należy redukować do afektu. Takie jej wykładanie zagraża drogę do pełnego zrozumienia jej egzystencjalnego sensu. Jest bowiem ona zdecydowanie czymś więcej niż afektem. Jest istotnym charakterem egzystencjalnym bytu ludzkiego. Z jednej strony, jako jej przeciwieństwo, ukazuje się rozpacz, zinterpretowana już przez Kierkegaarda jako kategoria egzystencjalno-ontologiczna. Z drugiej zaś strony, jej przeciwieństwem pozostaje strach, nade wszystko lęk, trwoga. Odkryciu bezprzedmiotowego lęku, trwogi nie towarzyszyło, jak już mówiłem, odkrycie bezprzedmiotowej nadziei. To też czysta nadziejność, jako podstawowy charakter bycia człowieka, dotąd pozostaje zakryta. Doświadczana i powszechnie znana jest beznadzieja. Beznadzieja. Mówimy, że jest nam beznadziejnie. Nie mówimy jednak, iż jest nam nadziejnie. Żyjemy żywieni nadzieją, ale jest ona dla nas czymś tak oczywistym i przeźroczystym, jak powietrze, którym oddychamy. Dopiero kiedy nagle zaczyna go brakować, kiedy zaczynamy się dusić, uświadamiamy sobie jego istotność. Jeżeli zatem zawsze jest nam jakoś, to kiedy nie jest nam beznadziejnie, jest nam nadziejnie. I nastrojenie to jest podstawowym nastrojeniem bycia człowiekiem. Używając określeń typu nadziejnie czy nadziejność, nie wymyślam wcale słów, lecz staram się je przywrócić. Zostaje bowiem wyparte i zapomniane. Jest czymś symptomatycznym, że współczesna polszczyzna, zachowując beznadziejność, jej przymiotno-przysłówkowe charaktery, beznadziejny, beznadziejnie, zapoznała jej pozytywne odpowiedniki. Nadziejność, nadziejny, nadziejnie. Jeszcze niespełna 100 lat temu Stanisław Przybyszewski mógł napisać, cytuję Przybyszewskiego, z lat 20. wieku XX. Jakaś nadziejność w powietrzu, bujna otucha, oczy się skrzą i krok wzdłuż miec raźniejszym się staje. Powtórzę, jakaś nadziejność w powietrzu, bujna otucha, oczy się skrzą i wzrok wzdłuż miec raźniejszym się staje. A ponad pół wieku wcześniej Cyro Komla pisał, cytuję, rozpacz rozrywa, głód człowieka suszy, lecz czasem myśli napłyną radośne, żewniej na sercu i nadziejnie w duszy. To są słowa języka polskiego. Zapoznane. Nadzieje nie tylko umierają, zaraz to tak jakby coś nie pasowało. Nadzieje nie tylko umierają, ale i kończą się w sposób naturalny. No jakby bez związku z tymi cytatami. To była uwaga taka etymologiczna, że ja nie wymyślam słowa nadziejność czy nadziejnie. One zostały zapomniane, ale naprzeciw beznadziejności była nadziejność. Naprzeciw tego, że jest mi beznadziejnie, było, że jest mi nadziejnie. Wracam teraz do tego rozróżnienia, które uznałem za podstawowe, na mnogość nadziei, że, nadziei przedmiotowych i tą jedną właściwą nadzieję podstawową, bezprzedmiotową. Te mnogie nadzieje umierają, albo
i kończą się w sposób naturalny, kiedy zostanę spełnione. Kiedy mam nadzieję, że zdam egzamin, to kiedy zdam egzamin, już tej nadziei nie mam. Natomiast nadziejność sama, ta nadzieja właściwa, nie kończy się nigdy. Ona jest poza tym rytmem spełniania, niespełniania, rozczarowania, radości spełnienia. David Hume wypowiedział kiedyś ciekawą uwagę na temat strachu i nadziei, które zresztą uważał, jak prawie wszyscy filozofowie, za afekty. Otóż strachowi miałaby odpowiadać inna postać boskości, a nadziei inna. Człowiek stworzony, jak gdyby tworzy inny obraz Boga. Człowiek przepełniony nadzieją, tworzy inny obraz Boga. Taka była sugestia Hume'a. Przekładając to na kontekst stricte filozoficzny, znaczyłoby to, iż uznanym przez Heideggera za podstawowy egzystencjał i podstawowe nastrojenie uznanym za Heideggera, trosce i trwodze, przeciwstawić można, a może nawet trzeba, egzystencjał nadziejności. Tak uważał na przykład Otto Friedrich Bollnow, według którego, cytuję, nadzieja jest jeszcze bardziej źródłowa niż troska. Troska to był ten podstawowy egzystencjał Heideggera. A zatem tylko w horyzoncie nadziei daje się właściwie pojąć, czym jest troska. Koniec cytatu. Myślę, że Bollnow miał rację, myślę podobnie. Mroczność Heideggera z jego troską i trwogą, mroczności Heideggera z jego troską i trwogą przedstawiamy tedy nadziejność, nastrojenie nadziejne. Na naszej drodze, jesteśmy już u końca, czeka nas jeszcze jeden zwrot. Musimy pojąć różnicę pomiędzy mieć nadzieję, a być nadzieją. W tym celu musimy zapytać o pierwotne zapodmiotowanie nadziei. Zwyczajowo w ekologicznie zorientowanej nadziei ów podmiot ma charakter ja i jego nadzieja ma skłonność egocentryczną. To znaczy zwykle jest myśleniem o sobie, łącznie z własnym zbawieniem. Nic wtedy dziwnego i zwykle bywa ona interesowna. Jest spodziewaniem się zarówno dóbr doczesnych, jak i doczesność przekraczających, jest spodziewaniem się dóbr dla siebie. Cytuję Schopenhauera. Cała jego nadzieja mierzy w pomyślność własną. O kim to jest? O egoiście. O egoiście pisze Schopenhauer. Cała jego nadzieja mierzy w pomyślność własną. Tymczasem problemem nie jest to, że ja pokładam nadzieję w czymś czy w kimś, że mam nadzieję na coś i pragnę, by została ona spełniona. Problemem nie jest ja, lecz mnie, biernik. Problemem jest to, iż inny pokłada nadzieję we mnie, jak i to, czy ja sprostam tej nadziei, czy sprostam zadaniu, jakie konstytuuje ta, jakie konstytuuje dla mnie, ta pokładana we mnie nadzieja, nadzieja innego. Czy nie zawiodę? Żyć w nadziei znaczy żyć, ale nie dzięki nadziei, którą ja żywię dla siebie, lecz dzięki nadziei, którą żywiąc we mnie, żywi mnie inny. Żyć w nadziei znaczy żyć, ale nie dzięki nadziei, którą ja żywię dla siebie, lecz dzięki nadziei, którą żywiąc we mnie, żywi mnie inny. Oto nadzieja, która przekracza horyzont monoegologiczny i wkracza w obszar myślenia dialogicznego. Idzie tu o nadzieję, której podmiotem jesteś ty, a ja jej depozytariuszem. Tak jak w spodziewaniu się czegoś złego boimy się nie tylko czegoś, ale boimy się i o siebie, o czym pisał Heidegger, tak też już w spodziewaniu się czegoś dobrego nie tylko cieszymy się na coś, ale i cieszymy się dla siebie. Otóż przekraczając wymiar tej nadziei ekologicznej, docieramy do nadziei dialogicznej, w której angażujemy się nie dla siebie, lecz dla innego. Myślę o nadziei, w której to nie inny, nie Bóg, czy porządek świata jest tym, w którym, czy w czym ja pokładam nadzieję, lecz to ja jestem tym, w
którym nadzieję pokłada inny, której to nadziei jestem depozytariuszem. Dobrze znana augustyńskiej proweniencji przestroga: biada człowiekowi, który swą ufność pokłada w drugim człowieku. Dobrze jest znana taka przestroga, bo dziś powtarzana. Przestroga ta myśli egologicznie. Ty, który bierzesz ją sobie do serca, winieneś się zawstydzić wobec bliźniego, który swą nadzieję pokłada w tobie właśnie. Który ufa, że przynajmniej go nie skrzywdzisz. I co, powiesz mu, biada ci? Fenomen nadziei, widziany z perspektywy nie ja, lecz innego, nadziei, której nie żywimy dla siebie, lecz której jesteśmy depozytariuszami, należy postawić wyżej niż tą pierwszą, niż nadzieję egologiczną. Prawdziwie moją nadzieją jest bowiem twoja nadzieja. Czyli nie nadzieja, którą ja żywię, lecz nadzieja, którą ty pokładasz we mnie, której więc ja jestem depozytariuszem i która mnie żywi. A zatem bądź nadzieja twoja. A zatem nie mieć nadzieję, lecz być nadziejnością i być nadzieją innego. Amen. Zapraszam do dyskusji. Zobaczymy, ile będzie pytań, ale myślę, że teraz tak jeden na jeden. Pytanie, odpowiedź. Zobaczymy, jak to pójdzie. Adam, tak? Chciałem się zapytać, bo tutaj nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, ale było takie wprowadzone jakby rozróżnienie właśnie między rozumieniem nadziei szeroko w kontekście filozoficznym i trochę przeciwstawienie jej rozumieniu nadziei religijnej, ale wydaje mi się, że w obrębie samej wiary jakby no, obydwa rozumienia wchodzą w grę. Jak się wydaje, że ta bardziej egologiczny ten wymiar nadziei charakteryzuje ludzi, którzy mają takie podejście, nazwijmy to takie powierzchowne, takie nazwijmy to rytualistyczne. Mam święty Tomasz nawet rozróżniał w kontekście właśnie bojaźni, bo wydaje mi się, że tu też warto przywołać to pojęcie. I odróżniał taką bojaźń z uwagi właśnie na karę czy nagrodę. I tutaj byśmy mówili o tej nadziei na przykład z uwagi na nagrodę, prawda? Na moje zbawienie, na to, że coś zyskam, albo że nie spotka mnie jakieś zło, nie spotka mnie, nie trafię do piekła. Ale z drugiej strony mówił o tej dojrzalszej bojaźni, która właśnie polega, która zasadza się na miłości. Wydaje mi się, że to jest, tutaj by się pojawiała ta nadziejność właśnie w tym wymiarze nastawionym też jakby na drugiego człowieka i też nabranie jakby przyjmowanie jakby tego pokładania nadziei we mnie, na zasadzie podejmowania odpowiedzialności jakiejś. I nie wiem, czy tutaj by pan profesor też widział jakby tą nadziejność właśnie w tym kontekście. Proszę pana, etos ewangeliczny, który w praktyce właściwie w ogóle nie występuje, jest etosem dialogicznym oczywiście. I święty Paweł gotów jest pójść do piekła, jeżeli przez to będzie mógł zbawić ludzi z gminy, prawda? Ale w praktyce obserwujemy, że chrześcijanie zabiegają głównie o własne zbawienie, czyli myślą egologicznie. W ogóle to jest osobna sprawa dla kogoś, kto patrzy z zewnątrz. Jest bliski etos ewangeliczny, ale wie pan, nie sądź, wybaczaj. Gdzie to się obserwuje? Ale pytanie teraz do pana profesora. Czy teraz nie myśli pan profesor w kategoriach egologicznych? Czyli nie na zasadzie, że może pewnie ta nadzieja jest położona, że to ja powinienem... A teraz nie myślę o nadziei, tylko myślę, bo poruszył pan temat, na ile ten problem jest uniwersalny, a na ile, znaczy według mnie problem nadziei jest uniwersalny i to, co jest dobrego w chrześcijańskim myśleniu o nadziei, ono się w to włącza, prawda? Natomiast dla mnie jako filozofa ważne jest, żeby filozofować na takim poziomie, żeby to mogło być ważne również dla tych ludzi, którzy, ja wiem, są innej religii czy żadnej religii. Jeżeli filozofowanie się zamyka w obrębie tylko tego grona, które przyjmuje pewne dogmaty wiary, to nie jest filozofia uniwersalna, prawda? Wie pan, ciekawe jest też to, kiedy pan mówił o bojaźni, że filozofowie znacznie więcej mieli do powiedzenia o tym,
negatywnym spodziewaniu się, o tym spodziewaniu się czegoś złego, czyli sam język. Nie wymyślę wszystkiego, ale tak naprędce. Obawa, niepokój, lęk, strach, przerażenie, trwoga. Nie, bym się wysilił 10 słów jak nic. Przejdźmy na drugą stronę. Co tam mamy? Nadzieja? Filozofowie też ciemni, filozofowie ciemnej strony, robią jak gdyby większe kariery, a filozofowie jasnej strony jak gdyby nie są tak poważnie traktowani. Tischner był filozofem jasnej strony, był filozofem może między innymi też pozytywnej emocji. Tak? Ciekawy jest Kierkegaard, ciekawy jest Heidegger, ale oni są po stronie mrocznej. I jest mniej elokwencji, mniej wyobraźni w analizowaniu tej jasnej strony, prawda? Rozpaczy, przerażeniu, trwodze przeciwstawia się nadziejność. Ale o tej nadziejności filozofuję, gdyby nie potrafię za bardzo filozofować. A język nawet ją zagubił. Ja nie wiem, czy ja dobrze odpowiedziałem na pana pytanie, bo też nie sprawował mi pan w postaci prostego zdania, wtedy łatwiej odpowiedzieć. Proszę. No ale potocznie, jak my myślimy o tym, żeby zdać egzamin, to też mówimy, wierzę, że zdam. I teraz jak ty to zestawisz, właściwie to potoczne, używanie słowa, ja w to wierzę, że tak się stanie. Wierzę, że tak będzie. Wierzę, że będzie dobrze. I teraz mam nadzieję. Dla mnie rozstrzygające jest to zaproponowane rozróżnienie na nadzieję pasywną i nadzieję aktywną. Jeżeli ja wierzę, że zdam egzamin, tylko wierzę, no to ja się nie uczę. No bo po co, jak ja wierzę, że zdam? Natomiast jeżeli ja mam nadzieję, że zdam i rozumiem tą nadzieję jako nadzieję aktywną, że ja muszę współpracować z tą nadzieją, bo samo się nie zrobi, prawda? No dobry jest przykład z tego sportowca, który ma nadzieję, że wygra, że osiągnie sukces, no ale bez treningu, no przecież to rozumiesz. Wierzę, że wygram, no. Wystartuję w zawodach i wierzę, że wygram. To słowo w tym kontekście jak gdyby przekreśla nadzieję, ono się nie nakłada na nadzieję. Szczególnie na tą nadzieję, którą chcę nazywać aktywną, czynną. Moment, jeszcze dopowiem na to oba pytania poniekąd, dlatego że chrześcijańska nadzieja absolutna jest nadzieją na zbawienie, ale to nadzieja na zbawienie może być, często bywa myślana egologicznie, prawda? Że ja mam nadzieję na własne zbawienie, ja będę miłował bliźniego, bo mam nadzieję na własne zbawienie. Chcecie być tak miłowani? No, jak komuś mamy stanowić furtkę do nieba, no to niech mnie miłuje. Ale to nie jest, wydaje mi się, miłość, z której można mieć satysfakcję. Proszę. No tak, ale często było powiedziane, ale pytanie, czy to jest właściwe rozumienie? To logiczne. Moim zdaniem nie, ale znaczy, żaden uczciwy teolog, a przede wszystkim święty Paweł, by się z tym nie zgodzili. Ale, natomiast praktyka życia chrześcijańskiego, praktyka, że tak powiem, parafialna jest taka, a wysłuchałem w życiu dużo kazań, że generalnie apeluje się o tą nadzieję na zbawienie własne. Ten pasus świętego Pawła jest zdumiewający. On w pewnym momencie pisze, że on gotów jest pójść do piekła na wieczność, jeżeli w ten sposób on może zbawić innych, prawda? To jest kwintesencja etosu ewangelicznego, etosu chrześcijańskiego, prawda? Natomiast dotyczy również filozofii. Chodzi o to, że istnieje coś takiego jak namowa. Filozofowie też namawiają, przekonują. Żeby namowę zaczepić logicznie, no od Sokratesa się zaczyna. Trzeba znaleźć jakiś punkt w tym drugim, który on przyjmie.
Tym punktem jest najczęściej jego własna interesowność. Przecież Sokrates nas uczy o troski o duszę. Ale jak nas uczy troski o duszę? No próbuje nas zainteresować tym, że powinniśmy się troszczyć o własną duszę, bo to jest nasze właściwe ja. Próbuje obudzić naszą interesowność, prawda? Etyka, która zasadniczo jest bezinteresownością, próbuje nas zainteresować interesownością. To jest też paradoks, prawda? I chrześcijaństwo, szczególnie to chrześcijaństwo ogłoszone z ambon, również popada w ten paradoks namowy. Namowa dostaje kociokwiku, bo chcąc się zaczepić w słuchaczu, musi przyjąć punkt, najczęściej przyjmuje ten punkt egologicznie. No bo jak? No i potem już wszystko jest zbudowane na tym fundamencie. Tak, nie. Ja miałem pytanie, bo pan profesor takich parę odcieni przedstawił tego pojęcia nadziei, a taka próba zarysowania jakiejkolwiek definicji tego pojęcia. Wie pan co? Definicję w sensie klasycznym podaje się w taki sposób, że podaje się rodzaj nadrzędny i różnicę specyficzną. I taka definicja w moim tekście jest zawarta. Rodzajem nadrzędnym jest spodziewanie się, to jest właściwie arystotelowski sposób myślenia, a różnicą specyfikującą jest dobro. Czyli mamy spodziewanie się na coś złego, mamy spodziewanie się na coś dobrego. To spodziewanie się na coś dobrego to jest nadzieja. Ale to jest ogólne pojęcie nadziei. Natomiast mówiąc, to są oczywiście takie niuanse językowe. Kiedy ja czekam na pociąg, oczekuję przyjazdu pociągu, ja wcale nie muszę angażować się aksjologicznie. To oczekiwanie może być neutralne. Natomiast kiedy ja spodziewam się czegoś, to już jest jak gdyby pewne zaangażowanie aksjologiczne. Ja spodziewam się czegoś albo złego, albo czegoś dobrego. Więc najprostsza odpowiedź wykręt. Akademicki wykręt, to jest takie. Nadzieja to spodziewanie się, które ma za przedmiot coś subiektywnie dobrego. Coś przez podmiot odczuwane jako dobre, prawda? Natomiast taka definicja przestaje mieć jakikolwiek sens, jak odróżnimy tą nadzieję przedmiotową, nadzieję na coś, od nadziejności. Bo ta definicja dotyczy spodziewania się czegoś dobrego, czyli jest przedmiot, prawda? Nadziejność wtedy jest, i to najlepiej wyrazić w języku Heideggera, pewnym podstawowym charakterem egzystencji. Bo uczucie, mamy klasyczny trójpodział władz człowieka. Rozum, wola, uczucie. I wtedy one są sztucznie od siebie rozdzielone. Tu jest rozum, tu jest wola, tu jest rozum. Tu jest uczucie, tu jest wola, czy jak chcemy, prawda? Niektórzy sobie to wyobrażali tak anatomicznie wręcz. Ale prawdziwy akt, pełny akt osoby ludzkiej jest aktem totalnym. Nie da się sztucznie podzielić tu rozum, tu uczucia, tu wola, prawda? Nadziejność jest charakterem bycia człowieka, która idzie przez jego całość. Nie jest uczuciem jedynie, prawda? To nie jest definicja w sensie klasycznym, ale to jest takie określenie. Wie pan co, jeżeli człowiek charakteryzuje bardzo specyficznym sposobem istnienia, różnym od tego stołu, różnym od tego pieska, co tam biegał w restauracji, specyficzny sposób istnienia. Filozofowie nazywają to egzystowaniem. I teraz, żeby uchwycić to egzystowanie, czymś dla niego istotnym, trzeba wskazać jego takie podstawowe charaktery. Heidegger nazywał to egzystencjały. Dla niego takim podstawowym egzystencjałem była troska, trwoga między innymi. A teraz staramy się, my w swojej nadziei, nie wiadomo kto to jest, pokazać, że nie troska, nie trwoga, ale nadziejność jest tym podstawowym charakterem sposobu bycia dla człowieka. Nawet kiedy się zabijam, może to być ta nadzieja negatywna, że mam nadzieję, że skończę z tym cierpieniem, którego nie jestem w stanie już znieść, prawda? To znaczy ja mam w takim razie inne pytanie, czy w takim razie najbliższe byłoby zdefiniowanie tego pojęcia poprzez kategorię chcenia niż spodziewania się?
Mówiąc co, jeżeli mamy odróżnić teraz chcenie przedmiotowe i chcenie bezprzedmiotowe, to jest trochę trudno, bo chcenie zasadniczo jest intencjonalne i chce czegoś. Oczywiście, że często jest tak u dzieci, tych dużych dzieci też, że ja chcę tamto. To znaczy coś, ja chcę to, dają mi to, a ja mówię, nie, ja chcę tamto. To, proszę, nie, ja chcę tamto. Prawda? Ja nie wiem, czego chcę. Takie chcenie, które nie wie, czego chcę. Ale zasadniczo chcenie jest przedmiotowe, moim zdaniem. Levinas odróżniał potrzebę od pragnienia. Potrzeba się spełnia. Potrzeba jest potrzebą czegoś i potrzebę można spełnić i potrzeba gaśnie. Tak jak ta nadzieja przedmiotowa. Natomiast pragnienie jest bezprzedmiotowe. Pragnienie jest nieskończone. Nie chcę tu wchodzić w filozofię Levinasa, ale to jest też taki sposób odróżnienia, które swoje źródło bierze u Serena Kierkegaarda, kiedy on odróżnia ten strach i lęk na potrzebę i pragnienie. Kiedy Pan mówi o chceniu, to filozoficznie to się nie da utrzymać. Trzeba by to sprowadzić na przykład do potrzeby i pragnienia. Odróżnić pragnienie, potrzebę i pragnienie. Tylko trzeba wtedy zrozumieć, że pragnienie wedle Levinasa nie jest pragnieniem czegoś. Jest pragnieniem, które mnie ogarnia, które mnie unosi, ale to nie jest pragnienie czegoś określonego, ani też nie jest pragnienie czegoś, co ja nie potrafię określić, ale co jakoś jest. Mnie bardziej odpowiada nadziejność niż to pragnienie Levinasa. A teraz ja mam jeszcze takie pytanie, bo będę mówiła o naturze człowieka. Czy ty byś się zgodził z tym, że ta nadziejność w tym ujęciu, że jest fundamentalna i właściwa nadzieja i nadziejność jest podstawowym charakterem bycia człowieka? Czy ona leży w naturze człowieka? Co to jest natura? No to tak, to będę mówiła o tym naturze człowieka. To znaczy, bo tak samo mogę cię pytać, co to jest nadziejność. Dlatego, że jeżeli ty mówisz, że nadziejność jest podstawowym charakterem bycia człowieka, czyli to bycie człowieka, to natura jest właśnie tym, co charakteryzuje bycie tego człowieka, bycie człowiekiem. Też ja mogę powiedzieć, że natura jest byciem człowiekiem. Tylko wiesz, Ula, słowo natura jest jak gdyby z innej bajki. Jest bardziej, ja wiem, z zakresu filozofii przyrody i wprowadzanie je tutaj, no to są inne języki, inne narracje, jak się mądrze mówi. Trudno je sprowadzać do siebie. Oczywiście można używać słowa natura, abstrahując od przyrody, prawda, i używać go tak, jak można używać słowa istota, jaka jest istota człowieka, tak? Jaka jest natura człowieka. No, ale natury są ludzkie różne i mają też charakter indywidualny. Ten ma taką naturę, ten ma taką naturę. Trzeba by wskazać jakąś naturę, tylko natura zmusza cię do myślenia takiego rzeczownikowego, pokazania pewnych jakości, pewnych cech, pewnych przymiotów, nazwania rzeczownikiem, przymiotnikiem. Podczas kiedy ten zwrok egzystencjalny, któremu ja się skłaniam, przerzuca nas na myślenie czasownikami i przysłówkami. Jak się coś dzieje i co się dzieje. Człowiek się dzieje, człowiek się staje, prawda? Natura by mnie jak gdyby przyszpiliła. Idzie mi o to, co jest charakterystyczne dla naszego stawania się, co jest charakterystyczne dla naszego dziania. I unikam charakterystyki takiej rzeczownikowo-przymiotnej. Będę o tym mówiła, natomiast ja bym jednak widziała to ujęcie, które tej nadziejności, którą ty powiedziałeś, to ja bym to jednak, będę miała po tym wykładzie, możemy pogadać, ja bym to widziała też w naturze człowieka. W tej naturze niebiologicznej, nie chemiczno-fizycznej. Jeszcze są pytania z sami, to tak. Może, bo to... Ja mam pytanie do tej pani, która ma wykład po mnie. Ja mam pytanie do tej pani, która ma wykład po mnie. Jest ta pani? Czy pani nie sądzi pani, że powinniśmy już panią dopuścić do głosu? Nie. Nie? Dziękuję. Monika, tak? Panie profesorze, czy tą nadziejność
można rozumieć jako pewnego rodzaju impuls, który powoduje działanie w człowieku? Czy można to rozumieć jako... Ono jest tą mocą, która sprawia, że nam się coś chce. Ja mam pytanie. Jeżeli mówił Pan, że nadzieja przekreśla nam skrawość człowieka, przenika na poziomie rozumowym, woli i uczuciowym. Interesuje mnie wątek nadziei i rozumu. To znaczy, czy jest to do powodzenia i czy jest to w ogóle możliwe, bo czy nadzieja w stosunku do rozumu jest rachunkiem prawdopodobieństwa? Myślenie przeprowadza pewne podziały. Dzięki tym podziałom może pewne rzeczy zanalizować, ogarnąć. Takim podziałem wprowadzonym sztucznie jest podział na te trzy władze: rozum, uczucie i wolę. Ten podział pozwolił przemyśleć wiele rzeczy. Powinniśmy jednak na koniec zrozumieć, że człowiek jest całością i nie da się w nim wyodrębnić jako oddzielnych tych warstw. Jest jednością. Teraz, kiedy Pan mówi, Pan angażuje zarówno swój rozum, swoją wolę, jak i swoje odczucia. I filozofia, wprowadzając ten podział, trzymając się go kurczowo, zaczyna błądzić. Jest taki klasyczny podział filozoficzny na materializm i idealizm. Zaczyna się u Platona, prawda? Oczywiście oba poglądy są tożsame pod pewnymi względami, oba zakładają zdwojenie na myśl i materię, na ideę i materię. Oba zakładają, że coś z tych dwóch musi być pierwszego, prawda? Ale w tym sensie oba są bliźniacze. Można nie zakładać tego zdwojenia, albo można nie zakładać, że coś musi być pierwsze. Wszystkie spory takie właśnie, że oni są z lewego brzegu, my z prawego brzegu, zrobimy most albo zburzymy mosty, tracą sens, jeżeli pójdziemy w górę rzeki i staniemy przy źródle. Podział na lewobrzeżność i prawobrzeżność traci sens. Filozofowanie powinno być takim chodzeniem do źródła, gdzie niektóre podziały, które nie są podziałami wiecznymi, absolutnymi, tylko mają gdzieś swoje źródło, wszystkie podziały znikają, bo jesteśmy powyżej tego źródła. Czyli nie można powiedzieć o nadziei w jakimś obszarze... Można się zastanawiać, jaki moment racjonalności występuje w nadziejności. Bo jeżeli nie można ani... Łatwiej mówić o nadziei, o nadziei przedmiotowej. Mówiłem o nadziei racjonalnej, i o nadziei płonnej, która się wydaje być nieracjonalna, prawda? Tutaj łatwiej włączyć ten pierwiastek rozumowy. Oceniamy prawdopodobieństwo. Natomiast w przypadku nadziejności, jeżeli ona, jak Pan sam powtórzył, za mną przenika całość człowieka, to trudno wprowadzać nagle ten podział na rozum, uczucie i rozum. Na rozum, uczucie i wolę. Ponieważ jak mantę od Arystotelesa powtarzano, że strach i nadzieja są afektami, to temu trzeba się przeciwstawić, bo to ogranicza nasze myślenie. To nie pozwala nam pomyśleć pewnych rzeczy, prawda? Natomiast pytając o rozumność w nadziejności samej, nie przychodzi mi żadna sensowna odpowiedź do głowy, muszę powiedzieć. Proszę, to co? Panie moderatorze. Znaczy Marcin był wcześniej. Ja bym krótko się chciał, ja bym się troszkę wrócił do tej definicji. Chciał się troszkę przyczepić, bo czuję taki niedosyt troszkę. Bo, ja też. Bo tak spodziewanie się ukierunkowane na coś dobrego. Ale jeśli ja mam taką sytuację, na przykład zamówiłem sobie pizzę i pizza do mnie jedzie, ona jest czymś dla mnie dobrym, jakimś dobrem, bo nie. Jest smaczna, pożywna, jestem głodny, tak, zaspokoi mój głód. Ja spodziewam się, bo udzielono mi informację, że ona przybędzie do mnie, więc to jest pewne dobro i to jest ten przedmiot. Bo udzielono mi informację, że ona przybędzie za około 30 minut, no to ja się tego spodziewam. Ale chyba nie mam nadziei na to, że ona... Tak? Wydaje mi się, że jeszcze trzeba by dodać tylko do tego, że to wymaga też pewnego, nie wiem, zaangażowania może, a zaangażowania psychologicznego, czegoś takiego, że ja... No wie pan co, jeżeli pan w ogóle nie jest głodny, czy pan w ogóle nie jest głodny i nie bardzo ma ochotę jeść, no to tutaj nie spodziewa się Pani czegoś dobrego, to nie ma nadziei w tym, prawda?
to jest coś, co jest jak gdyby klasyczne, proszę pana. Spodziewanie się jest jak gdyby ogólniejsze i specyfikuje się przez waloryzację swojego przedmiotu. Jeżeli przedmiot jest neutralny, to właściwie to nie jest spodziewanie się, to jest jak gdyby tylko czekanie na coś, co jest mi obojętne. Nie, no, ale ja zakładam, że ona jest dla mnie czymś dobrym. Jestem głodny i czekam na nią. No to po co pan ją zamówił? No to ma pan nadzieję, że pan dostanie dobrą pizzę. Ta nadzieja może być zawieziona, wie pan? Mnie się zdarza. Czyli to jest takie szersze, okej. Okay. Ja mam taki problem trochę z tą podziałem na nadzieję pozytywną i negatywną. Z pozytywną, z tej, a propos tej pierwszej części. Tak. Właśnie ja zastanawiam się, na ile to ma, na ile to przystaje do rzeczywistości. Ta nadzieja negatywna, pan profesor powiedział, że to jest nadzieja, żeby coś złego się nie wydarzyło albo przestało nadzieja się dziać. Nadzieja chorego, że się wyleczy. Tak. No ja mam wrażenie, że stan wyleczenia to jest stan jednak dobry, pozytywny. To nie jest coś pomiędzy neutralnym a złym. I teraz moje pytanie jest takie, czy jest tak naprawdę w rzeczywistości, bo ja rozumiem jakby argumentację logiczną, bo ona tutaj fajnie nam działa, ale czy w rzeczywistości faktycznie tak jest, że jak mam nadzieję, że coś złego się nie wydarzy, to myślę o czymś takim neutralnym albo nie dziejącym się, jakimś takim abstrakcyjnym. Raczej od razu mój umysł ucieka do czegoś pozytywnego, czyli nie złamię nogi w sensie, że będę zdrowy zawsze. Albo sobie zapisałem tutaj, znaczy jak na przykład wydarza mi się jakaś przemoc, to nie tylko, że ona przestanie mi się dziać, tylko że po prostu będę czuł się dobrze wtedy od razu. I tak mi się wydaje, że umysł samotnie robi i ten podział na negatywną trochę mi tak nie pasuje. No co, jednak jest zdecydowana różnica. Jak mam wiedzieć, nie mam proste sposoby definiowania negatywnego, co to jest zdrowie, brak choroby, prawda? Chodzi tylko o to, że człowiek cierpiący na jakąś dotkliwą chorobę, on rzeczywiście doświadcza tego cierpienia. I on ma nadzieję, że to cierpienie ustanie, bo on się leczy i ma nadzieję, że się wyleczy. I to jest inna nadzieja niż nadzieja człowieka zdrowego, że będzie nadal zdrowy. Jasne. Prawda? I myślę, że to rozróżnienie ma sens, jak najbardziej. I mamy takie nadzieje, jest ich sporo, kiedy myślimy o tym, że ustało coś złego. Prawda? I mamy takie nadzieje, żeby się wydarzyło coś dobrego, co jest nieobecne. Tylko czy ja wtedy właśnie nie myślę o tym pozytywnym automatycznie? Oczywiście, bo jeżeli zdrowie jest czymś pozytywnym, a określimy jako brak choroby, to jeżeli dążymy do braku choroby, to dążymy do czegoś pozytywnego. Ale powiadam panu, inny jest nastrój człowieka, który cierpi i ma nadzieję, że cierpi przestanie, od tego, który nie cierpi i też ma nadzieję. Na to samo, na zdrowie, prawda? To jest istotne rozróżnienie i można podać cały szereg przykładów. Na przykład mam nadzieję, że wreszcie uda mi się pokonać swoje lenistwo, prawda? Brak lenistwa jest dobrem, tak? No, brak lenistwa jest jeszcze za mało. No mój umysł cały czas ucieka, ale rozumiem tą subtelną różnicę. Ona jest bardzo subtelna, ale jednak myślę, że w praktyce życiowej to jednak cały czas myślimy o czymś takim. Mogę podać przykład na korzyść pana, profesora, bo wydaje mi się, że dobrym przykładem to jest w momencie, kiedy ktoś bardzo cierpi i chce na przykład umrzeć, a nie wierzy, że jest jakieś dobro po śmierci, nie wierzy, że jest nic, więc jest tylko kwestia pozbycia się jakichś negatywnych... W tym sensie niewierzący samobójcy mają też nadzieję. Że ustanie ból. Tak, tylko właśnie nie ma w tym tego pozytywnego aspektu, w tym sensie, że na przykład ktoś nie wierzy, że po śmierci będzie jakieś dobro, więc po prostu nie chce zła. I tu chyba nie da się argumentować, że ta nadzieja negatywna jest w rzeczywistości pozytywna. Tak mi się wydaje. Bo już nic nie ma. To jakby to możemy jeszcze później tutaj przybliżać, bo już troszeczkę rozmawiamy. Jeszcze jedno pytanie. Bo już tak? Ja takie krótkie mam. Jaki jest zarazem problem od lat, że Kościół stosuje rozróżnienie między wiarę i nadzieję? Czy nadzieja nie jest jakąś formą wiary, że wierzę, że coś mi się uda, że no właśnie wierzę w jakąś dalszą przyszłość? Czy to nie jest właśnie sama to rozróżnienie wiarą, czy to się da zastąpić? Po co w ogóle tworzyć jakieś pojęcie nadziei,
to już takie mam bardziej w takim może znaczeniu teologicznym, że to nie jest jakaś forma wiary, właśnie w coś, że będzie coś fajnego. Co, to jest pytanie jest bardziej dla teologa. No, oni rozumieją trzy cnoty teologiczne. Wiara, nadzieja, miłość, prawda? No i co ja mam na ten temat powiedzieć? No, zacytować świętego Tomasza? No, nie, czy pan widzi jakąś... Znaczy, pojęcie wiary jest zupełnie innym pojęciem, zarówno rozumianej świecko, jak i po chrześcijańsku, niż pojęcie nadziei. Ale czy można by sprawić do tego, że właśnie nadzieja to jest wiara w coś dobrego, że coś przyjdzie? Tak jak na zasadzie, w przykładzie tej pizzy, taki prosty przykład, ale myślę, że dobry, że wierzę w to, że ta pizza przyjedzie. No to mam nadzieję. No to co za różnica? No bo wierzę, tak? Jakbym nie miał nadziei, to bym nie wierzył, że przyjedzie. Proszę pana, można wierzyć, że Chrystus był Synem Bożym. To nie ma związku jeszcze z żadną nadzieją. Prawda? Natomiast można mieć nadzieję na nieśmiertelność swej duszy, to może mieć pewien związek z wiarą, prawda? Ale to jest innego rodzaju fenomen. Ale że bez wiary nie ma nadziei. A, właśnie, czy mogę mieć nadzieję nie wierząc? Znaczy już nie wierzę, ale jeszcze mam nadzieję. Nadzieję na zbawienie? Nie, Nie, skrajny pesymista to ani jedno, ani drugie. Cały czas mówiłem o nadziei, która charakteryzuje człowieka jako człowieka, bez względu na to, czy wierzy w takie dogmaty, czy w inne, czy w żadne. Nie ma życia ludzkiego bez nadziei. Nawet ten, który mówi, że jest mu beznadziejnie, żyje mocą nadziei.